Witajcie, dziwiarki i dziwiarze. Dwa razy w roku jest wydawany FAM, czyli Fata Amano, taki sztandarowy skarbnica pomysłów, sztandarowa skarbnica pomysłów od firmy Langjarns na włóczki, które są w ich ofercie. Myślę, że gazeta FAM, w związku z tym, że pomysłów zawsze w niej jest dużo, zasługuje na swój własny oddzielny film. Dlatego siedzę tutaj przed Wami i mam zamiar zrobić przegląd FAM-u razem z przeglądem włóczek, które są zawarte w tej właśnie gazetce. Każdy z pomysłów jest wart. Gazeta FAM jest gazetą, która się nie starzeje. Spokojnie można wyjąć tę, która była 10 lat temu i modele, które są tam, w większości, oczywiście pewnie zawsze się zdarzą 2-3 modele na 60 modeli, które no, są takie, powiedziałabym, mocno oparte w danym roku, bo coś jest modne, to one są ponadczasowe. I za to ja bardzo cenię tę gazetę. Mam wszystkie numery, korzystam w różnych sytuacjach, czasami tylko dla pozyskania jakiegoś schematu. Zachęcam Was, usiądźcie i przejrzyjmy razem gazetę FAM numer 280, wiosna, lato. Film kręcimy w środku zimy, a ja tutaj mam właśnie powiew lata. Zachęcam, usiądźcie wygodnie i rozpocznijmy przeglądanie nowego FAM-u. Zawsze jest tak, że gazeta FAM jest dzielona na pewne sekcje kolorystyczne i to jest tutaj od razu widoczne. Jest to tutaj sekcja, którą w trendach kolorystycznych nazwałabym kobiecą intuicją. I tutaj mamy kolor czarny, czerwony, fuksjowy i różne odcienie niebieskiego. Tak, rzut oka w te inne sekcje, jakie będą, a po kolei, do wszystkiego dojdziemy po kolei. Od razu pierwszy model, włóczka numer 1, Mohair 21. Tutaj jest bardzo piórkowy sweterek, zwróćcie uwagę, a tutaj są zarękawki. Ja tę dzianinę nazwałam zarękawkami. No, to jest jaka rola tego, bardzo ozdobna, myślę. Ona tutaj nie ma grzać, ma zdobić. Mohair 21 jest to jedyny mohair na rynku, który ma 21 mikronów, czyli został wyprodukowany z surowca, który miał 21 mikronów, 25 gramów, ma 375 metrów. Niteczka przeznaczona na rzeczy, które są bardzo, bardzo piórkowe, czyli lekkie. Ich lekkość to jest, to widać w tym moteczku. Na damski sweterek w rozmiarze M polecane są cztery motki tej włóczki. I tutaj jeszcze pokażę Wam paletę kolorów tej włóczki, żebyśmy miały pojęcie. Tutaj akurat ten sweterek, który widzimy po lewej stronie, wydziergany jest koloru numer 66. To jest ten kolor. W palecie dzieje się, jest i pastelowo, jest, kolory są też intensywne. Dla każdego coś fajnego. Mohair 21 jest, powiedziałabym, w składzie ma bardzo dużo jedwabiu, czyli mamy 42% jedwabiu i 58% moheru, ten, który ma 21 mikronów i on jest, powiedziałabym, bezpieczny dla skór, które są wrażliwe na moherki. No to tutaj mamy taki pierwszy rzut oka, Mohair 21 i dwie dzianiny. Idziemy dalej. Idziemy dalej. No tutaj po lewej stronie jest spódnica, a po prawej mamy taką tunikę. Ten efekt dzianiny, czyli coś jest bardziej przeźroczyste i mniej przeźroczyste, uzyskujemy poprzez przerabianie jednego koloru w dwie nitki, a później pojedynczo. I tu właśnie wtedy uzyskujemy taki efekt dzianiny. No a tutaj w spódnicy były też mieszane różne kolory, od jasnego do fuksjowego. I taki, oczywiście pod taką spódnicę pani tutaj ma inną, nazwijmy to halkę, albo inną sukienkę, to ma, ta dzianina jest nakładana na sukienkę, na haleczkę. Mohair 21, 25-gramowe moteczki. W kolorach różowych się tutaj poruszamy, to widać, prawda? Następny model to jest szal, ażurowy szal, wydziergany z włóczki, która się nazywa Noel. Ja tutaj w moich moteczkach muszę odnaleźć, to jest ten motek.
Nowość, nowa włóczka i składa się, już Wam mówię, w 79% składa się z merino extra fine oraz 21% z poliamidu, który został pozyskany z recyklingu. I moteczek 25-gramowy, to jest motek, który ma wagę absolutnie piórkową, 25 gramów, to jest 185 metrów, przeznaczony jest na druty pomiędzy 3 a 3,5. Tutaj z włóczki Noel wydziergany został ażurowy szal, który służy jako okrycie ramion, a tutaj takie do okrycia również głowy. W zakresie kolorystyki włóczki Noel, już Wam pokazuję, co tutaj w trawie piszczy. Kolory są intensywne, to widać, i tu właśnie ten szal to jest numer koloru 65. Intensywny haber, turkus, zielony, różowy, a tutaj wchodzimy w takie kolory bardziej, nazwałabym je jesienne, w sensie musztardowy, brązowy, rudy. I próbeczka wydziergana, zawsze próbki są tworzone maszynowo, to nie jest rzecz ręcznie robiona, więc tutaj mamy próbkę, która jest bardzo lekka. I tutaj są zalecane druty 3 do 3,5. Oczywiście grubość drutów jest zawsze kwestią umowną i to Wy decydujecie, na jakich drutach przerabiacie daną włóczkę. Idziemy dalej. Model numer 6 to jest szal. Szal wydziergany rok temu latem. Pokazywałam jak taki wzór pozyskany z gazetki Noro i on się nazywa, my go nazwaliśmy samurajskim mieczem. To powiedziałabym, że tutaj jest wypisz, wymaluj samurajski miecz. Szal wydziergany z włóczki Noel. Na podstawie tych dwóch modeli od razu wiecie, że ta włóczka doskonale się nada na szale. Następny model, mohair 21 w natarciu, czyli ten piękny moherek. Oczywiście te włóczki, o których ja tutaj Wam opowiadam, one są wszystkie dostępne na stronie e-dziewiarki oraz na stronie langyams.pl. Te, których jeszcze nie mamy, na przykład Noel w styczniu jeszcze nie mamy, a na stronie langyars.pl już są, także zachęcam. Tutaj mamy sweter, który jest nierozpinany, jest taki puloverek z tej strony, a tutaj kardigan. One są dziergane, ten efekt z tak cienkiej włóczki uzyskujemy poprzez przerabianie różnych kolorów w podwójne nitki. Czyli tutaj mamy dwie fuksje, tutaj mamy jedno jasne i jeden fuksjowy, a tam gdzie jest jasno, to mamy dwie nitki jasne. Idziemy dalej i tam powiem Wam, że tutaj się przy tych dzianinach się zatrzymałam na dłużej, ponieważ ta dzianina, którą nie wiem jak nazwać, no na pewno są to rękawy z kawałkiem korpusu. Miałam kiedyś coś takiego, taką dzianinę wydzierganą, no naprawdę bardzo dawno temu. To wygląda tak humorystycznie, prawda? Coś nam się kończy nad biustem, ale noszone, zobaczcie tutaj, noszone do topu, który ma odkryte ramiona i tworzy razem komplet, to wygląda świetnie. Czyli te rękawki z kawałkiem korpusu, a do tego top, który jest podobnym wzorem wydziergany, z tego samego koloru, w dwie wersje kolorystyczne, czerwona i fuksjowa. Jest to włóczka Ortika. Idę do Ortiki i już Wam mówię, co to jest za nowe cudo, które się pojawi z kolejnymi dostawami. To jest włóczka, która ma 100% naturalny skład, ma taką fantazyjną strukturę. Widzicie, ta nitka wygląda tak inaczej, jest taka pofalowana. Mamy 82% bawełny i 18% rami. I 50 gramów ma 105 metrów, przeznaczone jest na druty pomiędzy 4 a 4,5. Na damski sweterek w rozmiarze M polecane jest około 9 motków włóczki. I tutaj do Orkiki znajdę paletę kolorów Orkiki. Orkika, zaglądamy, co producent w kolorach namieszał. Ano namieszał tak, tutaj jest próbka. I widzimy, że mimo tej struktury nierównej, pofalowanej,
Dzianina wydziergana jerseyem jest prosta, jest gładka i prosta. Oczywiście w samej strukturze widać ten delikat, bo tam mamy mieszankę bawełny z rami, to tutaj widać, że w tę cieńszą niteczkę rami się wyczuwa. Kolory jest podstawowo, bym powiedziała, kolory. Tutaj akurat te kolory z gazetki to jest kolor czerwony numer 60 i różowy 85. Włóczka orkika. Następne modele to będzie top do czerwonej spódnicy noszony i sweterek z bardzo... To jest prosty wzór, to pawie oczka, to jest prosty wzór, który użyty po pierwsze na rękawie i po drugie nad biustem w korpusie uatrakcyjnia daną dzianinę, a włóczka Oceania. Oceania to jest włóczka, która jest mieszanką 70% bawełny, 30% wiskozy, 50 gramów, ma 140 metrów, przeznaczona jest na druty pomiędzy 3,5 a 4 na damski sweterek w rozmiarze M. Polecane jest około 9 motków włóczki. Tutaj z Oceani mamy, ten top jest wydziergany z włóczki Oceania. Ten z orkiki, czyli tutaj z tej pomarańczowej, którą Wam bliżej przedstawiałam stronę wcześniej. Brązowo, dzieje się teraz w kolorze brązowym, mamy włóczkę Amira. Włóczka Amira, która jest w naszej ofercie już któryś sezon, to nie jest nowa włóczka, ale będzie miała nowe kolory. I Amira nadaje się, powiem Wam, na wszystkie dzianiny, wszystkie takie całoroczne dzianiny, ponieważ jest to gruba bawełna. Zobaczcie, jak się otworzy paletę kolorów Amiry, to się dzieje i jest kolorowo. No co tutaj dużo mówić. Amira, gdy pierwszy raz dotknęłam włóczki Amira, było to dziwne uczucie, ponieważ jest to mieszanka głównie bawełny. Tutaj mamy 93% bawełny i 7% poliamidu. Skład, w którym mamy poliamid, zawsze mi gdzieś z tyłu głowy jest taka informacja, że to będzie dzianina trwała, bo poliamid zwiększa trwałość dzianiny. I to jest prawda. Amira nadaje się na wszystko, co byście chciały, no może poza kostiumami kąpielowymi, niekoniecznie z Amiry, ale wszystkie kardigany, letnie kardigany, topy. A tutaj widzimy kamizelę z kapturem. Zobaczcie, to jest kamizela z kapturem. Model ma piękne imię Sofia i ma numer 13. Wydziergane prostym ściegiem francuskim. Paleta kolorów. Nowe kolory zawsze tutaj są oznaczone jako N, czyli będzie taki jasnozielony, taki ciemnozielony. Kolor lawendowy, dopisek T nad numerem koloru, to znaczy, że to jest modny kolor. I tutaj jest właśnie numer 87, to jest ten, z którego widzicie kamizelkę w Famie. Na przykład tutaj jeszcze będzie nowy, taki kasztanowo-brązowy. Jest z czego wybierać, dziergając z Amiry. Amira w wersji rozpinanej, Amira w wersji nierozpinanej, kamizela noszona jako top wzorem ściągaczowym z brązowej Amiry. Wszystko jest w tej takiej kolorystyce czekoladowej. No i tutaj zmieniamy stronę, zmieniamy też włóczki. Męski sweter, który może być również damskim sweterem, to jest wydziergane z włóczki Norma. Norma znana jest w wydziwiarce za sprawą wielu dzianin, jakie Wam pokazywaliśmy. Sukienki królowały z Normy tamtego lata. To jest idealna włóczka na sukienki, ale też idealna włóczka na wszystkie dzianiny, które chcemy, żeby były, służyły nam długo. I już Wam mówię, to tutaj mamy w składzie. Mamy 55% bawełny, mamy 35% modalu i 10% wiskozy. 50 gramów, to jest 135 metrów. Na druty 4-4,5 przeznaczone. Na damski sweterek w rozmiarze M,
polecane jest około 10-11 motków włóczki i już Wam pokazuję paletę kolorystyczną normy. Też się dzieje, ponieważ norma jest włóczką, no, jej paleta kolorystyczna rozwijała się kilka sezonów i jest bogata, jest pastelowo jasno, jest też intensywnie. I tutaj widzimy, kto lubi, kto kocha pastele, to dla niego dzieje się tak. Tutaj wchodząc niżej, piękna ognista czerwień numer 160. Ten męski sweterek, który tu widzimy, według mnie został wydziergany z koloru 168. Nowy kolor 85 się pojawił, ten kolor już jest w dziewiarce, oczywiście jest też na stronie langiers.pl. Tutaj mamy taki fiolet, haber, turkus, jest intensywnie kolorystycznie. I to jest właśnie męski sweter z normy i damska bluzeczka top z normy. Następne strony mamy top i bardzo luźny sweter z bluzeczka, z długim rękawem, z bardzo fajnym wzorem według mnie, jako bordiura rozpoczynająca robótki. Ten wzór tutaj występuje. Wzory nie są trudne, ale połączenie tych trzech nietrudnych wzorów w takiej dzianinie, która ma dekolt V i wywijany kołnierz, powoduje, że jest to dzianina, którą chciałoby się posiadać w szafie. No i to jest właśnie włóczka Oceania, czyli tutaj ta bawełna z wiskozą. Te dwie dzianiny zostały wydziergane z włóczki Oceania. Idziemy dalej. Model numer 20 i 21 to jest waja. Waja jest mieszanką trzech naturalnych składników. Cudna, miła, delikatna. Mamy bawełnę, mamy wełnę merino i mamy jaka w składzie. I to jest taka letnia włóczka, znaczy to jest włóczka całoroczna. Tutaj dzianiny mamy letnie albo takie w kierunku wiosna-jesień. No i tak... Waja ma szczegóły techniczne. Mamy dużo metrów motku, 50 gramów ma 200 metrów, przeznaczona na druty 3,5-4, na damski sweterek w rozmiarze M, raz Wam powiem, tutaj było, było 6 motków włóczki do rozmiaru M. No i teraz dzianiny z tej waji. Zerknijcie, dużo ażuru i różnych zestawień wzorów ażurowych. I to jest ta pierwsza sekcja. Druga sekcja w kolorystyce, już Wam pokazuję drugą sekcję, to jest taka. Czyste refleksy bym nazwała, dużo zieleni, żółtego i pomarańczowego. To jest ta sekcja, w której właśnie teraz jesteśmy i tutaj się dzieje tak. Tu sweterek na dzień dobry z włóczki Regina. Regina znana już w dziewiarce. Mamy w składzie bawełnę, alpakę, jedwab i wełnę. 50 gramów, 175 metrów. Na sweterek damski około 7 motków włóczki. Tutaj znowu waja. Waja, czyli ta z jakiem, ta całoroczna włóczka, gdzie mamy 10% jaka i to się czuje w tym, naprawdę jest nieziemskie w dotyku. Krótki sweterek. Znów waja. Z jednej strony i z drugiej strony. Ciekawa konstrukcja sweterka. Tutaj mamy Oceanie. Oceania, czyli to ta włóczka, którą już Wam pokazywałam. Bawełna i wiskoza, 30% wiskozy. Zurfal. Noel. Noel się pojawia, czyli ta włóczka. To już we wcześniejszej sekcji była o tym mowa, o włóczce Noel. Ciekawa konstrukcja, luźno opadające ramionko. Można wykorzystać tak zwane rozpoczynanie pagonem. Tutaj mamy chustę z normy, norma, czyli to jest ta włóczka i top, którym jest dużo ażurowych dziur. Włóczka Oceania znowu, model numer 33 to jest Oceania, czyli to jest ta włóczka Oceania i męski sweter z Oceanii. Włóczka Noel,
wdzianko, które kiedyś było nazwane, że kiedyś takie robiłyśmy z Ellie, a tutaj teraz z Noel, a Noel to jest za każdym razem będę przypominała, z jakiej to włóczki. Taka, która jest wełną z poliamidem. Amiralite. Amiralite jej jeszcze dzisiaj nie pokazywałam, czy jest to bawełna organiczna, 50 gramów, ma 140 metrów, przeznaczona na druty pomiędzy 4 a 4,5 i jej Amiralite. Amiralite, tutaj muszę się... Mam Amiralite. Taka jest kolorystyka Amiralite również. Bogata według mnie. Każdy znajdzie w Amirze Light jakiś kolor dla siebie. Tutaj mamy ażurowe dzieniny w kolorze pomarańczowym. Według mnie jest to numer koloru 59 z palety kolorów i to już widzicie, czyli możecie zobaczyć motek, paletę kolorów i model z gazety. Tutaj mamy model szale, włóczka Noel, któryś już jest przykład wykorzystania tej włóczki w formie szala. Wchodzimy w następną sekcję, która mi się bardzo podoba, ta sekcja kolorystyczna. Jest to ta tutaj na końcu, ostatnia sekcja kolorystyczna, era światła. Po prostu można powiedzieć era światła. Tutaj są wszystkie kolory, które kocham. Fiolet, turkus, limonka, zielony, a jeszcze jak są zebrane w jednej dzianinie, to już w ogóle świetnie. Amiralite na dzień dobry w tej sekcji. Sweterek zwykły, nazywam taki po prostu zwykły sweterek, a tutaj kardigan, w której mamy dużo oczek prawych i lewych. Następny model to jest włóczka Orkika. Orkika, czyli ta mieszanka bawełny z włóknem rami w formie kardigana, a wzór był już parę sezonów temu, być może jeden albo dwa, z włóczki Amira. To takie pokazywaliśmy też, ażurowa kratka. Włóczka Regina. Oba modele są z włóczki Regina. Teraz właśnie do mnie dotarło, że ja Wam nie pokazałam palety kolorystycznej włóczki Regina, która również zyska kilka pięknych kolorów. Zerknijcie. Ognista czerwień, pomarańcz, gorzka czekolada. Tutaj jest taki piękny, piękny haber, intensywny fiolet i ciemnozielony i lawendowy kolorek z włóczki Regina. Regina jest całoroczną włóczką, według mnie. Tutaj wchodzi modele, następne modele to jest Mohair 21, czyli piórkowe dzianiny dziergane ściegiem jerseyowym. A pod spodem noszone są, zwróćcie uwagę, dobrane kolorystycznie topiki, które ładnie to razem wygląda. Model numer 48 i 49 to jest znów włóczka Noel. Dużo ma przedstawicieli w tym wydaniu FAMU. Tutaj, wiem, lubicie, zawsze taki dekolt woda powoduje takie większe zainteresowanie dzianiną. To tutaj właśnie jest konstrukcja dekoltu woda. Zwykły sweterek z takim krótszym rękawem za łokieć w kolorze turkusowym. Teraz mamy Krealino, czyli 100% len, który jest dostępny w ofercie Langa. Krótki sweterek i luźna lniana narzutka. Waja w męskim swetrze, czyli to jest z jakiem, bawełna, merino oraz jak. A z tej strony mamy damski kardigan z włóczki Waja. Kamizelka z włóczki Waja, 54 model i męski sweter prostym wzorem, którym mamy dużo oczek prawych i lewych w formie właśnie męskiego swetra. Tu jest kolor turkusowy. Ja też nie pokazałam Wam palety kolorystycznej Wai. Waja ma kolorystykę bardzo stonowaną, to jest paleta kolorów Waja i dzianina wykonana jerseyem z tej włóczki. Ona ma delikatnie melanżowy taki odbiór. Czuję się, że tam są różne włókna i jeden prześwituje takim ciemniejszym kolorze. Baby cotton, czyli 100% bawełna w kolorze limonki, bardzo energetyczna.
tutaj mamy ortikę, czyli taki dużo oczek spuszczanych w formie kamizeli i bardzo interesujący sweterek z ażurem takim do nauczenia się szybkiego. Myślę, że nie jest trudny. To jest włóczka ortika. Ten sweterek można wykonać z różnych innych włóczek, właściwie z każdej, którą Wam dzisiaj pokazuję. Teraz mamy soft cotton, kardigan męski z włóczki soft cotton. To jest ta bawełna. Krótki rzut oka, czy ja tutaj mam dla Was soft cotton w paletę kolorów. Mam. Soft cotton w palecie prezentuje się w ten sposób. Kolory pastelowe, a tutaj są kolory bardziej intensywne. To jest model numer 61 z włóczki soft cotton. Na męskie swetry się nadaje. Włóczka Oceania wchodzi w końcówkę FAM-u. 62 i 63 to są przedstawiciele włóczki Oceania. I tutaj mamy rzut oka do jakie włóczki były używane w danej gazetce FAM. Jakie gazety Punto pojawią się z nadchodzącą zmianą pół roku. No i jest sekcja instrukcji. Instrukcje z FAM-ów są według mnie pisane w sposób bardzo zrozumiały i jasny. Jeżeli mamy wzór do wykorzystania, on zawsze ma schemat, nie opis słowny właśnie, a schemat, co jest bardzo pomocne. No i to jest... FAM polecam. Polecam, ponieważ dla mnie głównym źródłem inspiracji jest zawsze gazeta FAM. Ten film przedstawiał właśnie moje spojrzenie na tę gazetę. Włóczki, jakie były użyte w tej gazecie. Jeszcze tutaj przypomnienie. No właśnie, Oceanie, Wam palety kolorów Oceanii nie pokazałam. To rzucamy na sam koniec okiem do mieszanki bawełny oraz wiskozy. Letnia, lejąca włóczka. Ona nie będzie miała takiego wielkiego połysku jak inne bawełny z wiskozą. Tutaj ta włóczka jest raczej matowa i będzie bardzo lejąca. Dzianina. To widać w tej próbce, jaka była pokazana. Za dzisiejszą uwagę bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że taki rzut oka w trendy kolorystyczne we włóczki pomoże Wam w podjęciu decyzji, w szukaniu pomysłów, ogólnie w takim świadomości tego, co się zmienia z porą roku w ofercie Langiers. Życzę wszystkiego dobrego, zapraszam na następne nasze filmy. Pa, pa.